Dzień dobry, Doom 64, po mojej przerwie długiej, znaczy długiej, nie wiem ile to trwało. W międzyczasie sprawdziłem mniej więcej jak to. Patrzcie, teraz tam się coś takiego pokazało, muszę teraz tak, ciach. Teraz biegiem tutaj, zbić. O nie, zaraz, nie. Tak czy nie? No jak to nie, jestem prawie pewien, że to w ten sposób się robi, czyli nie. Czyli niby co, że niby was okłamał? Nieprawda, to sprawdzi, no. A może. A, tam, dobra, mało mi się pomyliło. Czyli tak, strzela się tutaj. Znowolny jestem. Jeden strzał, drugi strzał. I biegnij po to, biegnij. Jest mój drugi artefakt, który jest niebieski? Ojej. Pardon. Czasami mi się wciśnie. Mam nadzieję, że to się nagrywa znowu. Zaraz, ten był w ogóle pomarańczowy. Chodzi o to, ten jest fioletowy. Następny będzie jaki? Moment. Teraz jest wyjście z tego poziomu. A to jeszcze nie koniec, niestety. Zaraz zapisuję się tak. To i F5, żebym wiedział. Dobra, dlaczego mam shotguna tylko włączonego? Proszę coś lepszego. O, a tu. Długie to. Myślę, że ten poziom się raz, dwa skończy, nie tylko nie czaszki! A na czaszki mamy co? Mamy hein. Chiński gun, czy gun. Rozwalić to. Muszę się troszkę. O kurka, co tam się z tym dzieje? No, jednak to się dzieje! Widzicie, te czary są naprawdę agresywne, jak. Małe jakie. Piekielne stwory, naprawdę to one są zwariowane. Dobra. Tutaj jest nic. Tu. A, to jest ten sekret, do którego nie umiem się dostać. Bo pamiętam. Żółta czaszka. Nie wiem, że tu są jakieś klucze. Mogę tu sobie chodzić. Come on, spadła. A to co? Kawałek podłogi, który jest podejrzany. Ja trochę ściszyłem dzięki z gry, na szczęście, teraz mam nadzieję, że w międzyczasie sam sobie nic nie ściszałem. A zaraz, jak to jest? Czyli tu była tylko żółta kluczka, czaszka, tak? A gdzie mogę ją użyć w takim razie, panie mistrzu gry? Gdzie mogę takie dziadostwo ułożyć? I to, a, to jak da się tu, dlaczego wcześniej tutaj nie umiałem wejść? Ponadto, wiem, że jest sekretny poziom, który potem umożliwia skakanie, ale nie wiem, jak się do niego dostać. Wiem tylko o tych z artefaktami. Strasznie jakoś nie wiem czemu, ale mimo tego, że ta gra nie zrobiła furory, mi się strasznie podoba. Oraz preferuję granie w nią, aniżeli w jakiekolwiek te konwersje. Prawda. Po co, skoro można po prostu grać w Dooma 64 za pomocą właśnie emulatora i to jest... Gdzie jest cokolwiek na żółt... A tu... No dobra. Ej, więcej czasz. Czaszek? Włączyłem stoper? Włączyłem. To mi wygląda na wi... Nie wiem, co jest grane, to nic nie jest. Okej, naprawdę nie wiem, co mam robić. Gargulte. Ej, poważnie, co je... Wiem, że Doom 64 bywa tajemniczy, ale bez jaj. Tak jest, to jest moja druga sesja nagrania, mając udział do Doom 64. Poprzedni doszedłem, jeżeli doszedłem do... No, do, teoretycznie doszedłem do 30 poziomu, ale to nie jest tak. Jeżeli doszedłem do... do 12, to prawie połowa gry. Czyli może udałoby się teraz to wygrać. Jeżeli nie bym tylko tak błądził w kółko, to może udałoby się to wygrać. Sorki za to, ale naprawdę nie, gdzie jest coś na żółtą klucz kartę, co to ma znaczyć? Byłem prawie pewien, że gdzieś tam się idzie. Moment, zaraz to znajdę naprawdę. Wow. To jest dłuższe. Aha. Wpal się, że tak powiem. I co to daje? E?
Może to jest od tego? Nie, to jest jednorazowe, dobrze. Ja bardzo lubię jednorazowe przyciski, wolę. Są mniej tajemnicze, ale i tak nie wiem gdzie iść. Wydaje mi się, że teraz muszę stąd wyjść z tych bagien. Takich, znaczy nie bagien, ale... Ponadto wiem... O, akwanie, lubię takie... What the hell? O, no tak, strasznie, że tak powiem... Nasz najbardziej pospolity przeciwnik wszechświata. Bum. Totalne pudło. Bum. Jeszcze żyjesz. Kurde. Bum. O, 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 bum. I mam do tego mo 50. Dobra, czyli musiałem tu wyjść. W takim razie skoro się tu potwory pojawią. Gdzie mam iść dalej? Muszę się nauczyć, jak się mapę zaraz. Jakie to jeszcze mogę? Jeszcze shift. Że tak powiem, w czerwie to zrobię. Nie, na pewno tutaj nie. Sorki! A co jest grane? No naprawdę, coś się gubiłem teraz. To jest bez sensu, ale... Ja w to nie wierzę, że możesz tak gubić w takiej grze. A, właśnie, takie coś jeszcze, coś tam się dzieje, dobra. No nie, no co jest, ludzie? O, dobra, to jest wyjście. To mnie, po co była żółta już karta? Wyjście było na żółtą też kartę, bo ja nie wiem, co ci. Idź. Aha, mikrofon muszę dać trochę niżej, ponieważ słychać moje świstanie. To jest złe. Dobrze, nareszcie kolejny poziom. Teraz mogę zapisać i ten poziom. Aha, o nie. To... I tutaj też się zacinam. Jednak w tej grze można się zacinać. To jest, kurde, jednak przerabane. Jednak. Baron. Ja, może to sobie trafię w ten sposób. Ciach, nie. Muszę się nauczyć tak robić. Oh yeah. Pudło. No, na koniec zabawy? I tak zrobię. Marn. No, wiecie... No, jasne. Ciebie załatwić trzeba, Pierre, bo jesteś niebezpieczny. Dosyć. Przestań. Giń. Może tak podmianka mi wszystko, bo tak... Nie chcę marnować ammo do shotguna, skoro nie zaraz mi będą pakować, a wszystkie inne ammo. Nie, to już jest przesada. Aczkolwiek przypadkowo go zabiłem. Dobra. W tym poziomie jest masakryczna liczba przeciwników, coś mi kojarzy. To są drzwi? Ja bym nawet obstawiał, że to mogłyby być drzwi, ale nie są, jak nie, to nie. Box of Shellers. Aha, właśnie, być może czegoś takiego na przykład, bo nie mogłem znaleźć. Ojej, coś mi się tutaj bardzo źle kojarzy. Ała, spierdzielaj. Wydaje mi się, że jak tu wejdę, to się podłoga załamie. Właśnie, wiedziałam. Sprytnie, ale to nie na mnie. Na mnie to nie działa. Tak nic tam nie mogę zrobić póki co. Next! Niewidzialne demony. Haha, zbudowałeś, no w ogóle trafiłeś w kolegę. A ten, no i widzicie, że tak powiem, to pełna współpraca w zespole, a ja się wrócę w takim razie. Tu są schody, a tu jest na czerwoną klucz karty. A to co? Tu są pułapki, bo teraz sobie przypomniałem. Okej, to są tylko imby. Koszmarne imby. Coś tu można... Ja na pewno... Tu się właśnie zaklinowałem w tym poziomie troszkę, więc jakby co... Wspomogę się... specjalistycznym... opisem... przejścia poziomu. Co tu tutaj robisz? Aha, bo ty... Gdzie masz koleżanki?
Jedna. Na pewno ci tu łażą, bo nie wierzę, że tak mało. A ten się nie obudził. Aha, i widzicie kolejny jakiś przycisk. A ten to. O! Na pewno znalazłem. To nawet było niebezpieczne. I teraz mamy te głupie kraty. Znaczy kraty. Nie kraty, tylko jakieś. Te. Belki. Wcisnąłem jakiś przycisk. Co on robi? Właśnie, co on robi niby, co? Okej, okay. A nie, tutaj już byłem. Może otwiera drzwi numer 2, czyli te drzwi. A no, otwiera. Ej. Aha, to może jednak nie zablokuje się. Aczkolwiek, może jednak się zablokuje. Kurde. Skąd by się tu wzięli? Co tutaj będzie? No to będzie pająk gdzieś tutaj. Nad 2. Się zblokował człowiek, Doomguy. Innego człowieka tu nie ma, w sumie. Come on. Podejdź, no! Albo nie. Bo się blokuje przez to, no. Jest na to nieprawda. Wyrzutnia rakiety. Rakietnica. Tu nie ma żadnych przycisków? O nie, kako. Co mi blokujesz przejście, koleżko? Dobra, zaraz tam pójdę albo nie. O! O kurde! Ej! Oni naprawdę... Ma 37% zdrowia, dziękuję. Może byś tak wrócił. Skąd oni się tutaj wzięli z tyłu nagle? Dobra, ktoś otwiera kole? Dobra. Raz. Ej, nie, 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 to jest trochę bez sensu w ten sposób. One and two. And three. Wpierw chcę zobaczyć, co tu jest, powiedzmy. Aha, to jest właśnie tam. A to stąd się wzięli, dobra. Tutaj łaziły te impy. Jak najbardziej pancerz mi się sprzyda. Moment. Okay, thank you. I teraz z powrotem. Nie, to chyba się jednak nie zablokuje, bo... Nie wiem w sumie. Zaraz się okaże. Dobra, jest masa, nie wiadomo czego tutaj. No dobra, wszystkiego w sumie. Jeszcze tutaj wchodzą. Naprawdę? Tyle ich tam jest. Ej, 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 ej. No ja... Takie strzały są zabronione. No, a poza tym zgiń. Dziękuję. Do tyłu i do przodu i BUM! Patrzcie, a wylazłem tutaj. Na ten jakiś twór, czy co to jest. Come on, zgiń, panie numer jeden. Patrz, co oni robią. Współpracują, pomagają mi. Ale ile tych impów tu masz? Aż... Kurczę, gdzie są apteczki? Jeszcze nie zginął nikt z was. Pyk! Nie, to tutaj jeszcze doszedłem przed tym moim zaklinowaniem. Bo pamiętam i co tutaj się dalej robiło. Może jakimś cudem sobie przypomnę. Dobra, to jest kulka nieśmiertelności. Jak tam czas? O, zaraz przerwa. I tak, zaraz przerwa, ale zaraz. Dajmy jeszcze mi 2 minuty, powiedzmy. To są tajemnicze kraty na niebieską kartę. Czaszkę. Tu jest pan. Wpierw jeszcze mogę iść do góry, czy w dół i teraz do góry. Tam, czyli tam, gdzie były pajączki 2. Tutaj. To tutaj się znajduje. A, tutaj jest coś. Tu mogę nas zlecić po tę kulę nieśmiertelności. O nie, to jest to. A to tutaj się zaklinęło w tym pomieszczeniu. Dobra, przerwa. Co tam trzeba było zrobić? Co tam trzeba... Przypomnę sobie może. Sayonara.